takiej gry o pociągach rolnej. Znaczy, typowo roleplay to nie jest, to jest bardziej symulacja ogólnie, ale w SimRailu się normalnie można wejść, kontaktuje z dyżurnymi, dyżurni normalnie odprawiają pociągi, maszyniści jeżdżą, każdy ze sobą się dogaduje. Typowo pod roleplay to nie wiem. Nie słyszałem o tym, a wiem, że w SimRailu z dogadaniem z dyżurnym można robić też jakieś tam różne dziwne sytuacje, że nie wiem, ktoś chce wysiąść na jakiejś stacji nieplanowej, bo nie wiem, karetkę potrzebuje czy coś. Panie panu, panie Szazni, że dużo osób ogólnie myśli, że ja pracuję jako maszynista. To jest nieprawdą. Niestety nie przeszedłem badań wzroku na maszynistę, aby móc być. Ogólnie to ja jestem kierowcą zawodowym aktualnie. I tak jak jestem w Polsce, to sobie lubię pograć w takie symulatory. W miarę realne. Na ile mi oczywiście moja wiedza pozwala. No nie jestem ekspertem, ogólnie od kolei. Tyle co się sam kiedyś nauczyłem i dowiedziałem, tyle wiem. Znaczy ja nie przeszedłem badań wzroku, bo mówię, no nie jestem maszynistą, jestem kierowcą. Na kierowcę badania przeszedłem bez problemu. Tak, na maszynisty się niestety nie udało. Poszedłem, mówili mi o operacji, ale no... Nie mam aż tak dużej wady wzroku, żeby się decydować na operację. O, w sumie można powiedzieć, że nawet jak ściągnę okulary, to i tak dobrze widzę. Przynajmniej w moim mniemaniu. Naprawdę w miarę dobrze i tyle mi wystarczy, można powiedzieć. No normalnie idę sobie nad morze. Chcę sobie popływać w morzu, to nie muszę robić tego w okulary. No, i wszystko widzę. Mogę łodzią pływać, też nie muszę. W okularach pływać, tak. Mam patent sternika motorowodnego, więc na spokojnie mogę sobie na przykład łodzią pływać bez okularów, nie? A to nie ma takiego wymogu. A niestety na maszynisty są tak duże wymogi, że no ja się nie mieszczę. Nie będę robił operacji specjalnie pod to. No, pasja pasją, ale... No, nie dajmy się zwariować. Niestety pech, no, to się zdarza. Nie zawsze wszystko w życiu się układa. Ale trzeba sobie jakoś radzić. Jednak pracuję w transporcie, więc robię to, co lubię.
Aczkolwiek gdzieś pasja do kolei mi została, więc dlatego też gram sobie w symulatory i robię transmisje na żywo, żeby może też inne osoby do tego zachęcić. Bo chociaż zgromadzić też i innych pasjonatów kolei w jednym miejscu, którzy będą chcieli się może dowiedzieć czegoś nowego i przy okazji też i ja się mogę czegoś nowego na temat kolei dowiedzieć, bo no jak mówiłem, wszystkiego nie wiem. Tyle, co się sam gdzieś nauczyłem i doczytałem, tyle wiem. Wyciągnienie reflektorów. Pociąg jedzie z naprzeciwka. Myślę, że on ich nie przyciemnił, z tego co widzę. Zasada ten jest w samochodzie, żeby nie oślepiać drugiego maszynisty naprzeciwka. No i lecimy z prędkością rozkładową 100 km na godzinę. I zbliżamy się do stacji Nowiny. Za krótki peron jak dziś. No i już niestety w prawdziwym życiu dzisiaj mieli komisję, bo przejechaliśmy wskaźnik W4. Niestety. Ale jako iż jest to symulator, możemy jechać dalej. Mamy 2 minuty opóźnienia. Baska Janisze Wiliś, tak jak w tytule zresztą. A pan, panie Szaznik, grał kiedyś w symulatory kolei? Czy tak po raz pierwszy jest pan na kanale odnośnie symulacji kolejowej? U mnie na kanale to tak ostatnio, można powiedzieć, tylko symulatory kolei jakoś tak wyszło. Jakoś nie ma żadnych takich ciekawszych gier. A, po raz pierwszy. To miło mi, że pan trafił akurat na mój kanał. Symulator ciężarówki.
Pewnie w Eurotrucka, znając życie. Kiedyś też grałem, mam nawet kierownicę. Ale jakoś po pracy, jak naprawdę w ciągu miesiąca człowiek zrobi te 11-12 tysięcy kilometrów, to się aż odechciewa. Miałem niby jakieś vlogi robić z tras, mówię jakoś tam dojazd, nie wiem, z Austrii do Hiszpanii, czy z Niemiec do Hiszpanii. Ale z drugiej strony sobie myślę, kogo to by interesowało. Oglądanie, nie wiem, jak ktoś siedzi autostradą przez góry, nie wiem, 1200 metrów nad poziomem morza, nie? Nic interesującego z drugiej strony. I dlatego zostałem przy symulatorach. No, wjazd do Orzechowa podany. Szczerze powiedziawszy, jest to do zrobienia, ale gdzieś jeszcze, jak będę w Polsce, a rzadko jeszcze w Polsce, ale jest to, szczerze powiedziawszy, do zrobienia, bo no niestety za granicą ja mam internet po roamingu, praktycznie go nie mam, można powiedzieć, a nie rzecz mam. No. Za każdą odrobinę internetu trzeba płacić. Więc staram się używać jak najmniej. Ale w Polsce jeszcze mam duży limit, więc można nad tym pomyśleć. Chociaż no ja mówię, no ja w Polsce jeszcze bardzo rzadko. Można powiedzieć, że tylko na wyjazdy i zjazdy jestem w Polsce, a tak tu ciągle gdzieś za granicą człowiek siedzi. I tak powinno wyglądać hamowanie. Delikatnie. Znaczy V-marsz z pociągu. Ogólnie V-marsz z lokomotywy to jest 120 km na godzinę. V-marsz z wagonów, jakie ciągniemy, to jest 160 km na godzinę. A prędkość szlakowa, jaka tu jest, to jest 120 km na godzinę. A prędkość rozkładowa to jest 100 km na godzinę, czyli ogólnie z tego wychodzi, że możemy jechać maksymalnie 100 km na godzinę, jak jest w naszym służbowym rozkładzie wypisane. Od macierzewa będziemy mogli jechać 60, od macierzewa osiedle będziemy mogli jechać 70, aż do samej stacji docelowej Wiliś. Czekamy na sygnał odjazdu na semaforze, na razie sygnał wskazuje sygnał S1, stój. To będziemy wyjeżdżać na tor lewy, bo tak jak jest podane w opisie scenerii. Od Orzechowa do Macierzewa będziemy jechać po torze niewłaściwym. No, torze lewym. Z powodu prac torowych. To ile maksymalnie bym mógł pojechać? Ciężko powiedzieć. No mówię, no lokomotywa ma niby 120, nie? Prędkość konstrukcyjną. Ale zapewne by pojechał i trochę szybciej.
Ale żaden inżynier na to zezwolenia nie da, nie? Jeśli to powinna być chyba informacja nawet, nie? O, jest. 120 na godzinę. No myślę, że no może 125, 130 by się rozpędził. To jest stara lokomotywa. Już teraz można powiedzieć, że już nie jeżdżą te lokomotywy. Mamy 4 minuty opóźnienia. Ale rozpędzenie się tą lokomotywą do większych prędkości jest naprawdę ciężkie. Jak tu zresztą można zauważyć, że trochę jej nawet zajmuje rozpędzenie się z tymi trzema wagonami do 100 na godzinę. No jest to, można powiedzieć, pociąg regionalny, bo te szybsze się zatrzymują o wiele rzadziej. A i co? Z tym semaforem? Dalej jest S1? Odjazd, wyjazd, mamy na sygnał zastępczy. Pamiętajmy, że on się świeci bodajże przez 30 sekund. Nie, 90 chyba. Przez 90 sekund się świeci. A co się może stać, jeśli ktoś skoczy pod pociąg, czy kierujący ma jakieś obowiązki, czy może jechać dalej? No zapewne, jak ktoś skoczy pod pociąg, to jest tak zwane hamowanie nagłe. Czyli albo się zaciąga kran hamulca na marsa do dołu, albo gdzieś tu powinien być jakiś klawisz odnośnie hamulca bezpieczeństwa. Nie wiem, gdzie on tu się aktualnie znajduje. No i najprostszą metodą jest zaciągnięcie hamulca zespolonego na marsza w dół. No i co, pociąg się zatrzymuje, wzywa się komisję. No i zależy, co się stało. A gdzieś śmierć, no to prokurator, wszystko. Musi przyjechać na miejsce, no zazwyczaj gdzieś z 2 godziny zajmuje ogarnięcie tego. Przede wszystkim na pewno z tego, co się orientuje, trzeba umyć pociąg na miejscu, aby nie było na nim żadnego śladu po tym wypadku, żeby pociąg mógł pojechać dalszą drogę. No raczej sobie nie wyobrażam, że jakby pociąg miał wjechać w peron z krwią na przodzie, nie? Czerwony lewy. Jakim cudem z tyłu się zapalił. Jak to wyłączę, ten czerwony lewy, to z tyłu dalej się świeci. Ciekawe. Ciekawe, jak to się stało. Nie ma za co, panie Konradzie.
znaczy, kiedyś nawet miałem sytuację, gdzie to na dworcu gdzieś, na dworcu głównym w Poznaniu, o, nawet było im, przyszło nawet jechać pociągiem po wypadku z udziałem człowieka, dokładnie, taki był komunikat na stacji, że pociąg miał opóźnienie 70 minut z powodu wypadku z udziałem człowieka. Taka była dokładnie informacja z komunikatu. To na pociągu nie było nawet śladu, szczerze powiedziawszy. No i no przede wszystkim wielka trauma dla maszynisty. Jednak potrącenie człowieka no nie jest codziennością. Aktualnie jedziemy z pełną mocą i nie możemy się rozpędzić do 100 km na godzinę, gdyż jedziemy pod górę. I zbliżamy się do stacji. Mamy nasz wskaźnik. Mamy wskaźnik przejazdowy, który wskazuje, że przejazd jest sprawny. No i cóż, my musimy już hamować. Manometr cylindra hamulcowego podnosi ciśnienie, ciśnienie w przewodzie głównym maleje, przez co nasz pociąg hamuje. Nawet w miarę długi peron. Nie musimy podciągać pod sam wskaźnik W4 oznaczające miejsce zatrzymania czoła pociągu. Czyli dokąd maksymalnie maszynista może podciągnąć czołem pociągu przy zatrzymaniu się w peronie. Ogólnie powinno się zatrzymać przed samym wskaźnikiem. No. Tutaj mniej więcej powinno prawidłowo się zatrzymać lokomotywę. Jest to dosyć ciężkie do osiągnięcia. Mamy oczywiście sygnał PC2, jako już jedziemy po torze. 55-325 odjazd. Niewłaściwym co do zasad czego. Ile mamy opóźnienia? Dużo, 8 minut. Fajnie, 8 minut spóźnienia.